Hej, z tej strony Natalia i witam Was w pierwszym vlogu na moim kanale po powrocie z Barcelony. Podczas naszej nieobecności w Polsce wydarzyło się tyle rzeczy, że w dzisiejszym odcinku mamy co robić, ale w sumie trochę się boję, że zabraknie nam dnia, żeby to wszystko zrobić. Skąd to mamy dnia, to sobie nasz szok. Po pierwsze pojawiło się mnóstwo nowych produktów, które musimy dzisiaj przetestować. Pojawiły się batony fejmu, płatki lekcji. W Żabce pojawiły się jakieś fast foody, są jakieś frytki. No właśnie, Żabka robi z siebie jakiegoś fast fooda chyba. Po drugie wydarzyła się rzecz, której chyba nikt się nie spodziewał i ani ja, ani Karol nie byliśmy na to gotowi. No trochę się zdziwiliśmy po powrocie. Teraz oczywiście powiem wam, o co chodzi. Po trzecie, będąc na wyjeździe, dostałam pierwszą paczkę niespodziankę od pewnej firmy, której unboxing zrobimy sobie później. Poza tym musimy ogarnąć jeszcze parę rzeczy do naszego domu, więc w dzisiejszym odcinku jest naprawdę co robić. Ale zanim do tego przejdziemy, to koniecznie zasubskrybujcie mój kanał, bo lecimy po 180 tysięcy subów i zostawcie łapkę w górę. Pierwsza rzecz, która najbardziej nas zaskoczyła po powrocie do Polski, związana jest z tymi dwoma pojemnikami, a raczej tym, czego tutaj nie ma. Generalnie w tych pojemnikach powinien być cukier. I tak fachowo się złożyło, że nam przed wyjazdem cukier praktycznie się skończył, bo w cukiernicy mamy aktualnie tyle cukru. Podczas naszego pobytu w Barcelonie w necie zaczęło pojawiać się dużo zdjęć, że tutaj nie ma cukru, tutaj ludzie wykupują, wiecie, takimi całymi zgrzewkami i na początku myśleliśmy, że to jest taka, wiecie, przejściowa sytuacja, nie? Ale jak wróciliśmy do domu i chcieliśmy sobie zrobić herbatę i okazało się, że w cukiernicy nie ma cukru i poszliśmy do sklepu i nigdzie go nie było, dostawiłam Instastory z zapytaniem, czy gdzieś w Trójmieście jest cukier. Szczerze mówiąc, takie odpowiedzi, jakie dostaliśmy, się nie spodziewałam. Ludzie zaczęli pisać, że nigdzie nie ma cukru, że ludzie wykupują, jak się pojawi, to po prostu tymi zgrzewkami i że jedyne miejsce, gdzie można go dostać, to są osiedlowe sklepy, ale kosztuje tam 9 zł za kilogram. Problem jest taki, że my wróciliśmy 3 dni temu, a nadal tego cukru nie udało nam się kupić, więc dzisiaj musimy jakoś go znaleźć, bo... Tak, korzystaliśmy z brązowego cukru, ale on też już nam no się właśnie, kończy. No właśnie, mieliśmy jakiś tam brązowy cukier, on też się kończy, więc... nie no, trzeba znaleźć, bo ja herbaty bez cukru nie wypiję, nie? No ja też nie. Najgorsze jest to, że znowu zaczęła się taka niepotrzebna panika i ludzie to po prostu masowo wykupują. Bez kitu. Jakby każdy wziął po kilogramie, to byłoby spoko, ale ludzie naprawdę biorą tymi zgrzewkami. Tak, ale to jest najgorsze, bo wtedy wiesz, też nakręcają sprzedaż, producenci podwyższają ceny i potem każdy na tym traci, nie? Taka spirala się robi. Tak, no więc Natalia, jak znajdziemy, to kupujemy kilogram tylko. No tak, oczywiście, że tak. Chodzimy do pierwszej Biedronki i Karol, wstawaj, będzie czy nie? Ja myślę, że już dzisiaj będzie. Ja myślę, że nie będzie. Idziemy zobaczyć. No i oczywiście nie ma, czyli ja miałam rację. Kurde, nie ma żadnego, nie? Ja pierdziem, to jest masakra. I tak jest limit, nie? Do 10 kg na paragon, ale no jest pusto, dramat. Myślałam, że to już jest jakiś cukier podane, to mleko w proszku po prostu. Ten talerz też minął ładnych parę dni. No. I nadal nie ma. Ale skoro jesteśmy w Biedronce, to możemy poszukać batonów fejmu. A, tam jest cukier w nich, to przynajmniej będziemy, wiesz, mogli trochę poczuć. Na całe szczęście chociaż to jest i my powiedzieliśmy Karol batony fejmu, a to jest wafel. Serio? To jest wafel, ale on ma kształt batonu, nie? Jak się tak patrzy. Ty, no wygląda jak taki trochę Snickers, nie? No, to jest jedna z tych rzeczy, które pojawiły się, jak nas nie było, a tutaj mamy drugą rzecz, czyli płatki Lexi. O nich w sumie jest głośno, są zdania podzielone. No ale kurde, są kolejne takie same płatki, wydaje mi się, czy nie? Wydaje mi się, że te są mega podobne do tych, co miała na tak. Chyba, nawet tak? Kształtem chyba nie i... No może weźmy te, bo te mają inny kształt i jest to coś innego. No te będą ciekawsze chyba, to weźmy jedne, bo tamte to chyba będą smakowały podobnie jak te wcześniejsze, nie? A co w ogóle, Karol, myślisz o tych opakowaniach? Bo Lexi powiedziała, że według niej to są najładniejsze, które były. Fakty, jest ładne opakowanie, jakieś takie... Ładniejsze, nie? Ładniejsze, no. Te pierwsze, pamiętasz jak one wyglądały? One były tragiczne. Masakra. Wróciliśmy już do samochodu, płatki Lexi są w bagażniku, no bo je przetestujemy w domu, ale tego wafelka możemy przetestować teraz. Dawaj go od razu. On w ogóle jest o smaku czekoladowym, nie wiem, czy mnie to przekonuje do końca. Ja gdzieś czytałem, że ludzie pisali, że smakuje podobnie do Prince Polo. Ja właśnie też wiedziałam, że ludzie pisali, że jest bardzo dobry, ale ma strasznie słaby skład, ale no nie wiem. Nie, ja się na składzie tam nie znam za bardzo, pewnie ci, co się znają... Mówię to, co ludzie pisali. No tak, no. On w ogóle według mnie wygląda bardziej jak baton, a nie wafelek. Wafelek no tak, mi się no. Kojarzy z takim płaskim prostokątem, tak, tak, tak. Nie cienkim. To, wiesz co, przypomina trochę mi tego knopelca takiego podróżnego, nie? Bez kitu. Ale uwaga, sprawdźmy jak smaku. Kupiący słyszę. Bardzo dobry. Ja za czekoladowymi rzeczami nie przypadam, ale to jest naprawdę bardzo dobre. Ja czekoladowy lubię, ale tu widzę, że faktycznie tutaj połowa, Natalia, tego batona to jest wafelek, widzisz? Dlatego może to jest wafel. Mega dobry. No zaskoczył pozytywnie. Ej, no jestem w szoku, serio. Myślałem, że będzie taki sobie, a... Ja myślałam, że będzie jeszcze bardziej czekoladowy, a jest taki spoko. To, że jest wafelek, ten nad nim jest jakieś czekolady, to jest jeszcze oblany czekoladą, to faktycznie no, jest trochę czekoladowy, ale... Ten wafelek przełamuje trochę, nie? Tą czekoladę. Ej, pyszny jest, serio. Właśnie widzę, że tak ci zasmakował, no, że już prawie cały jeszcze, bo zaraz nie będzie. Możesz zjeść. Dobra. No dobra, przyjechaliśmy do kolejnej Biedronki. Kto by się spodziewał, że znajdziemy same worki po cukrze? Yeah, to jest masakra jakaś. Co ciekawe, cukru trzcinowego i cukru pudru też nie ma. Ale jest sól na tyle, nie? Tak, no taki zamiennik. Tak, taki zamiennik. Skoro w dwóch Biedronkach nie było, to wpadliśmy na pomysł, że przyjedziemy do Lidla i tutaj też nie ma cukru. Tak, no Natalia, nie tylko my wpadliśmy na taki pomysł, jak widzicie, tutaj też nic. I też jest ten limit, nie? Że 10 tak, kilo na paragon. No. No dobra, skoro w tych dużych marketach nie ma cukru, to wpadliśmy na pomysł, że pojedziemy do Żabki i zobaczymy,
czy tam będzie, ale jak na razie to widzę, że jest cały zajęty parking i nie ma gdzie stanąć. No i tutaj też nie ma, i co ciekawe, jest tylko cena cukier puder. Nie ma w ogóle normalnego cukru jakby ceny. Skli, tu może już nawet nie wystawiają tej ceny, nie? Dali. Ja pierdzielę. Będąc w Żabce, chcieliśmy też przetestować te nowości, bo zobaczcie, na TikToku są już filmy, jak ludzie testują nowości i są to m.in. churrosy. Za ile? 6 złotych niecałe. 5,99 z żabką, czyli normalnie pewnie są droższe. Są też w ogóle frytki i one podobno są prosto z pieca, więc wydaje mi się, że ciężko będzie to znaleźć, wiesz? Ja gdzie widziałem, że jest tylko w niektórych Żabkach i jeszcze poza tym były chyba jakieś skrzydełka na getsy, coś takiego. Na getsy jeszcze były, na pewno jeszcze były na getsy i było coś jeszcze, były 4 nowości, ale teraz już nie pamiętam, kurde, co kurde, to było. Fajnie byłoby te churrosy zjeść, bo akurat teraz jakbyśmy w Barcelonie to jedliśmy, nie? Więc i takie porównanie, jak smakują też Żabki, jak smakują no właśnie w Hiszpanii, nie? Ja się tylko boję, Natalia, że to będzie jeszcze gorzej doznane niż cukier, nie? W sensie, że jeszcze trudniej. No w sumie właśnie, czy się da, to jest dobre pytanie, ale dobra, pojeździmy po Żabkach, trzeba pojechać takich, gdzie jest szansa, że będzie, takich tak, dużych, takich nie? Takich dużych, no. Objechaliśmy pełno Żabek i niestety nigdzie nie możemy tego znaleźć. Mi się wydaje, że to jeszcze jest za mało dostępne, nie? Tak mi się wydaje, bo przyjechaliśmy, słuchajcie, nawet, o proszę bardzo, do Oliwy w Gdańsku, gdzie są biurowce, bo myśleliśmy, że tutaj może będzie największa szansa. Ale niestety też tego tutaj nie ma, więc chyba się poddajemy, spróbujemy może w innym filmie, albo po prostu jak uda nam się to znaleźć, to nagramy to na Shortsa. O, na Shortsa to byłoby spoko, tylko widzowie dajcie znać, jak wiecie, gdzie to kupić w Gdańsku. Nie no, powiem wam, że dzisiejszy odcinek jest na maksa pechowy. Po pierwsze, nie możemy znaleźć cukru, po drugie, nie możemy znaleźć tych nowości z Żabki i powiem ci, Karol, że w sumie to mieliśmy szczęście, że udało nam się znaleźć baton fejmu. Znaczy ich było dużo, nie? Z nimi akurat nie mam problemu, tak, mieli no pełno kartonów w Biedronce. Ale właśnie, a propos szukania rzeczy i braku dostępności, to postanowiliśmy z Karolem dokupić jeszcze trawy na taras, które kupowaliśmy ostatnio. Na taras? Na nasz balkon, nie taras. Teraz to chyba trochę za dużo powiedziałam. No, okazało się, że są w promocji i w całym Trójmieście ich nie ma i musimy jechać do Pruszcza Gdańskiego, więc mamy 36 minut drogi w jedną stronę, więc mam nadzieję, że chociaż jak tam pojedziemy, to będą ładne, bo są 23 sztuki, ale jak kupowaliśmy wcześniej, to część była ładna, a część była brzydka, więc my potrzebujemy 5, więc mam nadzieję, że uda nam się znaleźć. Dojechaliśmy na miejsce i teraz najcięższa akcja, czyli wybranie 5 najładniejszych traw. Widzowie, patrzcie, ile ich jest. Musimy wybrać 5 z tego wszystkiego. Dwie były ładne na wejście, nie? Tam na wystawie. To już mamy, więc zostały nam jeszcze tylko 3. O Jezu, ta jest chyba duża. Właśnie szukamy jak najbardziej rozłożystych, ale no musimy wyjmować, żeby to porównać. No i dobra, Karol, jak my to teraz zmieścimy? I jeszcze po doniczki wracając musimy zajechać. No to na luzie wejdzie, nie wiem jak z doniczkami, nie? To wszystko pomieścimy, ale nie, możemy zrobić tak, że do doniczek wsadzimy. Właśnie. Na luzie. W sumie, Karol, całe szczęście, że one nie są żywe, bo jak patrzę, jak ty to robisz, to mi tutaj by serce po prostu stanęło, jakby to były żywe roślinki. Ja wtedy bym tak nie robił, nie? Wtedy cała ziemia by się wysypała. No właśnie, byśmy tego w becie nie przywieźli. A w czym? Nie wiem, no zamówilibyśmy jakoś w becie, ale na stojąco. A, no chyba że. No, ale skoro udało nam się kupić te rośliny, to teraz jeszcze od razu zajdziemy po drodze po doniczki i jeszcze keramzyt. Przypomniał mi się. Czyli jeszcze dodatkowe 45 litrów czegoś w bagażniku. Dobra, damy radę, jedziemy. Mi się przypomniało, że są tutaj te dumne, które kupiliśmy od ciebie na odcinku i nie przetestowaliśmy ich w końcu. W schowku są. No, testujemy teraz szybko. Ostatnio nagrywaliśmy do kraju odcinek, gdzie nie mogliśmy dotykać zakazanego koloru i ja miałam kolor biały, czyli nie mogłam po prostu wsadzić ręki do środka, a Karol miał niebieski, więc nie. Tak, więc obiecaliśmy, że przetestujemy te dumle snacks u Natalii na kanale i zobaczcie, jak one śmiesznie wyglądają. Co to jest w ogóle? No właśnie. Dumle były zawsze takie ciągnące, to też są czy nie? Twarde. Te one leżały tutaj w samochodzie, nie? Trochę. One chyba jakie są. Dopiero po rozgryzieniu czuć smak tak naprawdę. Okej. Okay. My je w ogóle kupiliśmy w Didzie, nie pamiętam ile kosztowały, ale jak na tyle oceniasz? 4 na 10. 4? Pośrednio, no posmakuj. Małe, ale są takie jak dumle, takie ciągnące trochę. Nie no, dumle bardziej są miękkie, no, to jest twardsze. Nie no, to jest twardsze, ale takie jest 7 na 10 dla mnie. Jechaliśmy do Obi i są nasze doniczki i nie wzięliśmy wózka, bo ja mówiłam, że zabierzemy się z 3 doniczkami, a zapomniałam, że jeszcze keramzyt. I Karol jest teraz zły, że musi iść po wózek. Fakt jest taki, że ja też o keramzycie zapomniałem, ale podświadomie wiedziałem, żeby wziąć wózek. Ja Natalii mówię, weź Natalia wózek przed wejściem do Obi, no pewnie nie damy rady, zabierzemy się. I widzicie, to jednak instynkt ogrodnika dobrze mi podpowiadał i teraz no super, wygrałem wycieczkę. Dobra, słuchajcie, kombinowałem, byle tylko nie iść po tym wózek i chyba się udało. Mamy tutaj duży keramzyt. Tutaj Natalia, o, ma jeszcze małą paczuszkę, bo chyba tyle zużyliśmy, nie? Wtedy dużą i małą paczkę. Dokładnie tyle samo, więc powinno wystarczyć. Okej, my w końcu dojechaliśmy do domu, więc czas przetestować te płatki i one są o smaku kokosowo-czekoladowym. Są w dwóch kształtach, Natalia, i wydaje mi się, że te jasne będą lepsze. Zawsze jest tak, że jak są jakieś jasne rzeczy, jest ich mniej, to lepiej smakują. Może nie tyle co jasne, ale zawsze jak są dwa rodzaje albo trzy, jest ich mniej, to są najlepsze. No właśnie. Ale w ogóle zauważyłam jeszcze jedną ciekawą rzecz, że u Lexi jest mega polaroid, z którego robi się układankę. Wcześniej tego nie było. O, to coś nowego, czyli, ale czekaj, bo wtedy teraz w jednej paczce jest 1/4, czy jest całe? Bo jak to działa? Pojęcia. Jest tutaj napisane, że w tym 1 mega, więc jakby on był chyba w całości, czy nie? Nie wiem, Natalia. O, ale znowu jest sekretny filmik, Natalia.
dalej od Lexi. Zobaczymy, czy uda się tym razem znaleźć. Jak będzie, to wam go pokażemy, widzowie. Zobaczymy, czy jakikolwiek polaroid u nas jest. I czy jest właśnie z dobrą osobą, bo jak było Natsu i ten, to oddawali zły. Omega! I jest jedna część. To jest wszystko, co mamy? No tak, i płatki. To nie ma, czyli nie mamy sekretnego filmu? No nie mamy sekretnego filmu. Nie. To jest mega polaroid, więc w sumie fajnie, bo wiemy, czy jest w całości, czy nie, chociaż. Ale Natalia, nie oszukujmy się. Pozostałych trzech części nigdy nie rozbieramy. I co ciekawe, po otwarciu tych białych wcale nie jest mniej, jest tak pół na pół. Ale powiedziałbym, że jest ich więcej chyba niż tych ciemnych. No, chyba z przodu tak wygląda. Okej, okay, dobra, no pewnie jest pół na pół, ale trzeba je posmakować. Ja standardowo zrobię to bez mleka, więc uwaga. Ja zrobię z mlekiem, widzowie. To mega chrupiące i faktycznie czuć tą czekoladę. Aś, który? Ciemny najpierw? Okej. Okay. Ten kokosowy jest bardzo mało wyrazisty. Spodziewałam się, że będzie bardziej intensywny. Jest taki... Okej. Okay. On wygląda na taki trochę bez smaku, nie? Mhm. Czekolada jest mega intensywna, a ten jest jak dla mnie za mało intensywny. Widzowie, wydarzyła się mała kraksa. Karol miał smakować płatki i je rozsypał na połowę mieszkania. Przewróciły się, dobra, nieważne. Zaraz poszłam, ale tak, sypujemy płatki, bo wiadomo, że najpierw płatki, potem mleko. A nie na odwrót? Nie, no jak Natalia, najpierw płatki, dopiero teraz, o cyk, zalewamy mleczkiem. No i dobra, uwaga. Jak chrupią. Mega twarde. Za twarde do mleka? Zaraz się rozmiękną, nie? Więc będzie pewnie trochę łatwiej je gryźć, ale szczerze, te płatki Lexi są chyba najlepszymi jamersami, nie? Które serio? Tak mi się wydaje, bo nie są aż tak sztuczne, nie są takie sztuczne. Nie, fajny był jeszcze ten słony karmel wtedy chyba, co jedliśmy. On był jeszcze dobry. No to prawda, bo jak są jakieś truskawkowe czy coś, to one są takie mega sztuczne, nie? Czuć to. Ale czujesz smak kokosa? Czekolada, nie? Jest mocno intensywna, a kokos jest taki słabo intensywny. To ja wezmę go samego. No może trochę, wiesz? Jak go rozgryzę dobrze, to wtedy czuć trochę. Nie, ale dominuje zdecydowanie ta czekolada, nie? Ty, szczerze, w szoku jestem. Na pewno spoko są. Najlepsze, tak jak mówiłem, z tych hamersów i najładniejsze opakowanie mają. No. Na wstępie mówiłam wam jeszcze o paczce niespodziance, którą dostałam i ja już ją otworzyłam. No właśnie, to już... Już Natalia nie mogła wytrzymać i otworzyła, żeby sprawdzić. To jest w ogóle taka paczka PR-owa, moja pierwsza w historii, którą dostałam od marki i jest to paczka od Maybelline. I patrzcie, jak ona jest fajnie zrobiona, nie? Jak tutaj taki jak winy po prostu. Tutaj jak taka konsola jakaś, no. Tak, no. W środku znajduje się 5 szminek i wydaje mi się, że do mnie najbardziej będzie pasował ten albo ten kolor. No, w tym środkowym jakoś się nie widzę, tak szczerze mówiąc, ale... Ale właśnie, będziesz mogę sobie przetestować, nie? Bo sama siebie takich nie kupujesz, a jak dostałaś za friko, to wiecie, to w sumie czemu nie spróbować? W kolejnym odcinku dam wam znać, jak trzymają się na ustach. To jest idealnie mój kolor, ja lubię takie nudziaki, bardzo ładne. Zobaczymy, jak będzie się trzymał, czy będzie trwały, czy... No właśnie, bo tak to na razie to tylko otworzyliśmy razem z wami. Idealnie możemy ocenić, że bardzo ładna paczka, więc dziękuję bardzo. No to czemu ja takich nie dostaję paczek niespodzianek? To jest właśnie to, to jest... Ty nie malujesz kosmetykami. Macie jakoś łatwiej jako dziewczyny na YouTubie, dostajecie więcej prezentów niż my, no. Ej, w ogóle Karol, ona pachnie, ale jak ładnie, chcesz pomóc? Ty, pachnie takim perfumami jakimiś, no. I miałaś jakieś podobne. Mega fajne, ale my na tym będziemy kończyli dzisiejszy odcinek, bo musimy jeszcze ogarnąć te kwiatki. Musimy nagrać shortsy, Natalia, ja dzisiaj muszę stawić shorts, a czekaj, właśnie, a propos shortsów. Pokażę wam, słuchajcie, ciekawostkę, bo powiem wam, że te shortsy... Tak, musicie je pochwalić tutaj. No, tak trochę się muszę pochwalić, ale nie no, to wydaje mi się jest całkiem ciekawe, dlatego, że pamiętacie jak kiedyś o Natalii na kanale mówiłem, to było, nie wiem, z jakiś miesiąc temu, że tak. Natalia muszę zacząć nagrywać nawet shortsy. Nawet nie cały miesiąc temu to było. Shortsy to jest przyszłość na YouTubie i mam pomysł na dwie serie, ale idziemy do Tigera zobaczyć, czy będzie coś, co nada się pod nagranie, okay. Nie? Wtedy mówiłem Natalii, że trzeba zacząć nagrywać shortsy, bo to jest przyszłość i widzowie, no jednak mój instynkt youtuberski nie zawiódł, dlatego, że co tu się dzieje w ogóle? Nie wiem, czemu jest taki szary. Co ty masz taki motyw jakiś tu szary? Ja nie wiem, też się zastanawiam, o co chodzi. No ale wracając, zostawiłem, słuchajcie, w statystykach mojego kanału okres lipiec, czyli od 1 do 29 lipca, bo nagrywamy to 30, ale ostatnie dane są z wczoraj. I patrzcie tylko na to, od 1 lipca mój kanał zasubskrybowało prawie 100 tysięcy osób. Do końca miesiąca właśnie chciałbym dobić te 100 koła i raczej się uda, bo brakuje 1300. O, i patrzcie, jak wyglądały suby przed shortsami. Tutaj było po 400, 300, czasami nawet trochę mniej. I od 1 lipca, właściwie od 2 lipca, bo chyba stawiłem wtedy pierwszego shortsa, 1800, 3700, 4400. Rekord był 6 lipca, 6451 nowych subów. I no teraz już jak widzicie, troszkę to spadło, bo no jednak trochę tych nowych osób już zebrałem. Ale szczerze, Natalia, nawet wtedy, jak tobie mówiłem, że trzeba zacząć nagrywać shortsy, nie spodziewałem się, że to aż tyle da. Naprawdę, naprawdę, słuchajcie, jest mnóstwo nowych odbiorców wśród tych shortsów, więc... Więc w sumie taka ciekawostka, może kogoś zainteresuje i dajcie znać w komentarzu, bo ja jestem ciekawy, czy oglądacie shortsy, czy wolicie no na przykład właśnie. TikToka. Ty oglądasz TikToka, mimo ja wszystko, nie? TikToka, no. Ja czasami shortsy sobie obejrzę, częściej niż TikToka, bo z TikToka w ogóle nie korzystam, ale jak dotrwaliście tego momentu, to dajcie znać w komentarzu, czy częściej oglądacie TikToka, czy właśnie może shortsy na YouTubie. A może reelsy? Ale na tym właśnie będziemy kończyli, bo musimy jeszcze zjeść obiad, nagrać te shortsy, ogarnąć te kwiaty, tak jak mówiłam wcześniej. Sztuczne.
sztuczne kwiaty, bo to brzmi jakbyśmy mieli tam nie wiadomo co z nimi robić, ale na szczęście są sztuczne, więc tylko musimy wysypać keramzyt i wsadzić je do doniczek. Przywiecić doniczki i w ogóle. A właśnie, no tak, zapomniałem, że jeszcze to trzeba zrobić. Ale jeżeli taki odcinek wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie i mój kanał. Dajcie znać w komentarzu, gdzie można kupić cukier w Trójmieście, jeśli wiecie, bo Natalia, my go dalej nie mamy, nie? Bez kitu, przyjechaliśmy tyle żabek i żadnej nie było. Przyjechaliśmy tyle marketów, też nigdy nie było, więc koniecznie dajcie znać. No a póki co, to tyle, więc do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa!